Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu opublikowała raport, z którego wynika, że 25% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych w całej Unii ma przyczynę w nietrzeźwości kierowcy. O dziwo, w Polsce ten odsetek jest znacznie niższy. W raporcie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazano, że w roku 2018 nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9% spowodowanych przez kierujących wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Według kategorii pojazdów wygląda to tak, że będący pod wpływem alkoholu kierowcy aut osobowych zabili 161 osób, motocykliści 17, a kierujący ciężarówkami 9. W tej zatrważającej statystyce kolejne miejsca przypadają rowerzystom z 6 ofiarami śmiertelnymi, motorowerzystom 4 zabitych, kierowcom pojazdów czterokołowych 3. 2 osoby zabili nietrzeźwi traktorzyści, a 1 inny pojazd. Tyle sucha statystyka, nie oddająca ogromu ludzkich tragedii, nieszczęść, nagłej utraty bliskich, strat moralnych i materialnych konsekwencji takich zdarzeń. Każdy sposób prowadzący do ich ograniczenia powinien być z całą determinacją stosowany. Tymczasem nasz Sejm, dopiero co zakończonej poprzedniej kadencji, uchwalił zmianę przepisów prawa pracy, wprowadzając zakaz badania trzeźwości pracowników. Być może są takie zawody, w których nietrzeźwość pracownika nie wpływa na jakość wykonywanej pracy, a nade wszystko nie powoduje zagrożenia dla innych osób, ale z całą pewnością nie dotyczy to transportu drogowego. ZMPD wraz z Solidarnością jasno wskazują, że nie była to dobra zmiana prawa. Nie zgadzamy się z tym, co wycofano w przepisach w kodeksie pracy, możliwość badania przez pracodawców, kierowców, którzy przychodzą do pracy. Musimy do tego wrócić. To nie dlatego, żeby stosować represje wobec kierowców, tylko po to, żeby było możliwość wyeliminowania na drodze osób, które są po spożyciu alkoholu. Stan prawny dziś jest absolutnie nie do zaakceptowania. Wystąpimy do ministra infrastruktury i za jego pośrednictwem do Kancelarii Rady Ministrów z żądaniem natychmiastowej poprawy tego stanu prawnego, po to, żeby stan bezpieczeństwa na polskich drogach nie uległ pogorszeniu. Sprawy nie można bagatelizować, bo przecież nie chodzi jedynie o kierowców 40-tonowych zestawów jeżdżących na międzynarodowych trasach, ale o całą rzeszę kierujących flotowymi autami osobowymi, samochodami dostawczymi czy wreszcie autobusami. Wszyscy pracodawcy zatrudniający kierowców takich pojazdów powinni być żywotnie zainteresowani rychłą zmianą przepisów i mają prawo jej żądać. Zapoznaliśmy się też z oceną prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w swoim stanowisku zapisał jednoznacznie, że przedsiębiorcy, których te przepisy obejmują, a z uwagi na charakter ich pracy ten stan trzeźwości jest bardzo potrzebny, mogą z inicjatywą legislacyjną występować, żeby zmienić ten stan prawny. Dopóki nie wrócimy do poprzednich regulacji, można radzić sobie innymi sposobami, na przykład proponując dobrowolne badanie alkomatem. Posiadanie takiego alkomatu w firmie to pozwala pracownikowi samemu się przebadać, bez pomocy pracodawcy. Inną metodą może być wyposażenie pojazdów w system AlkoLock, na przykład taki, jak ma w ofercie DrapPol. Najkrócej mówiąc, urządzenie blokuje zapłon silnika, jeśli kierowca jest nietrzeźwy, uniemożliwia więc takiej osobie kierowanie czy prowadzenie innego środka komunikacji. Bo AlkoLock nadaje się do zastosowania w dowolnym pojeździe, a także w tramwajach, pociągach, maszynach budowlanych, statkach powietrznych i jednostkach pływających. Być może ktoś powie, po co to wszystko, przecież AlkoLock z pewnością da się obejść, a pracujący na międzynarodówce kierowca może nie zjechać na bazę nawet przez kilka tygodni, więc jak pracodawca ma poddawać go badaniu? Święta prawda, chciałoby się powiedzieć, jednak nie tędy droga. Możliwość badania trzeźwości kierowcy obok aspektu profilaktycznego miała też wymiar wychowawczy, utrwalający w psychice poczucie odpowiedzialności. Pora więc, aby nowy parlament jak najszybciej naprawił to, co przez poprzedników zostało nierozważnie popsute.